Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ostatnim dniu lipca, w niedzielę 31 lipca 2022 roku. Witając wszystkich oglądających i słuchających chrześcijańską telewizję internetową, a przede wszystkim słuchających codziennik biblijny, pragnę przywitać Was hasłem niedzieli dzisiejszej, którą proponuje broszurka z Biblią na co dzień. A są to znane i popularne słowa wyjęte z listu apostoła świętego Pawła do Efezjan, gdzie w 2 rozdziale i 19 wierszu czytam. Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Dobry Boże, racz pobłogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Kochani, powoli dobiega końca pierwszy wakacyjny miesiąc. Niektórzy są już po wakacyjnej podróży, a inni przygotowują się do letnich wojaży. Snują plany, gdzie wyjechać, co zobaczyć, czym się w szczególny sposób zachwycić. Dość często wybieramy się w podróż w nieznane. I tu pojawiają się pytania. Jak przyjmą mnie miejscowi? Czy będę mógł tam czuć się pewnie i bezpiecznie? Przecież nie jestem żadnym dysydentem. Nie jestem żadnym władcą. Jestem tylko zwykłym przybyszem. Jestem turystą, jestem urlopowiczem, jestem czasowiczem. Jak zostanę w tym nowym kraju, nowym miejscu przyjęty? I apostoł Paweł miał również wiele dylematów dotyczących swoich podróży. Przecież odbył 3 wielkie misyjne podróże, podczas których docierał w najodleglejsze zakątki ówczesnego, starożytnego świata położonego wokół basenu Morza Śródziemnego. Nie wszędzie był witany z wielkim entuzjazmem. Nie wszędzie jego zachowanie, chrześcijańskie postępowanie spotykało się z aprobatą, zadowoleniem. Ale on szedł i wykonywał powierzone chrześcijańskie zadanie. Szedł i wypełniał Chrystusowy misyjny rozkaz. I Paweł, będąc w Efezie, doskonale zdawał sobie z tego sprawę, jak trudno chrześcijanom tegoż miejsca przyznawać się do Boga. On doskonale wiedział, że przez wyznawców figur miejscowych posągów chrześcijanie są znienawidzeni. Ale przypomina im teraz w liście, że nie są zagubieni, nie są pozostawieni na pastwę losu. Oni są własnością Boga, Stwórcy nieba i ziemi. I słowa apostoła Pawła z listu do Efezjan, które są hasłem rozpoczynającego się tygodnia, mają wartość ponadczasową i dotyczą każdego z nas. To my nie jesteśmy tu na ziemi obcymi. My jesteśmy domownikami Boga. Czy wiesz, co to znaczy? To znaczy, że należymy do jednej wielkiej Bożej rodziny. Należymy do Tego, który wczoraj, dziś i na wieki ten sam, wiecznie miłujący, dobrotliwy, łaskawy Bóg. I choć różnimy się kulturowo, obyczajowo, niejednokrotnie konfesyjnie, to nie jesteśmy jakimiś intruzami, nie jesteśmy agresorami, ale jesteśmy współobywatelami Królestwa Bożego. A to obliguje już nas do odpowiedniego zachowania i postępowania. To obliguje nas do wykonania chrześcijańskich zadań. Obywatel Królestwa Bożego nie narzuca swoich poglądów. On także nie zapomina o stałym kontakcie z Bogiem, czyli o modlitwie, która jest niczym innym jak tętnem chrześcijańskiego życia. Jeśli ustaje modlitwa, ustaje tętno chrześcijańskiego życia. Obywatel Królestwa Bożego
Nie zapomina o sakramencie komunii świętej. Wszak to Jezus Chrystus powiedział, że każdy, kto spożywa ciało moje, pije krew moją. We mnie mieszka, a ja w nim. Ten wydaje wiele owoców. Pamiętam, że to my, chrześcijanie, jesteśmy reprezentantami Boga tu na ziemi. To od nas, od Ciebie, ode mnie zależy, jak będziemy Go reprezentowali. To Jezus powiada, kto Was widział i mnie widział. Czy inni widzą we mnie Chrystusa? Nie bój się. Nie jesteśmy sami, ale jest z nami Chrystus Pan. Nie jesteśmy dziwakami ani obcymi, ale jesteśmy Chrystusowymi. Idźmy przez życie i godnie reprezentujmy Chrystusa, aby ludzie widzieli w nas dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Amen. Kochani, życzę Wam pięknej, błogosławionej niedzieli, dobrego świętowania. A bracia, siostry, strażacy, ileż wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Wszystkich odwiedzających od dzisiejszej niedzieli Częstochowę zapraszam na rozpoczynający się Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Sola Musica. O 17 w każdą niedzielę spotykamy się razem. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Z Bogiem!